Astma oskrzelowa jako choroba przewlekła wymaga przewlekłego leczenia. Co to znaczy przewlekłego? To znaczy używania codziennie leków przepisanych przez lekarza dla kontrolowania leczenia tej choroby. Obecnie dysponujemy sporą grupą leków leczących astmę oskrzelową. Niestety nie mamy leków, które w znaczący sposób wpływają na tak zwaną historię naturalną przebiegu astmy, to znaczy leków, które są w stanie spowodować, że astma się wyleczy. Dlatego mówimy o astmie raz jeszcze jako o chorobie przewlekłej i jako taką musimy ją leczyć cały czas, właściwie do końca życia. Także postawienie rozpoznania astmy jest bardzo istotnym elementem, bardzo ważnym i ważącym na życiu człowieka elementem, bo dobrze postawione, prawidłowo postawione rozpoznanie astmy praktycznie towarzyszyć będzie pacjentowi przez całe życie. Tym niemniej postawienie tego rozpoznania wcale nie oznacza, że oprócz świadomości posiadania tej choroby, ten pacjent musi być w jakikolwiek sposób poszkodowany, czy w jakikolwiek sposób jego życie ma odbiegać od życia osób zdrowych. W tej chwili dysponujemy lekami, które stosowane systematycznie i zgodnie z zaleceniami lekarza są w stanie prowadzić pacjenta w tak zwanym stanie pełnej kontroli. Stan pełnej kontroli jest to taki stan, kiedy pacjent na co dzień nie ma żadnych objawów, które mogą przypominać mu i pokazywać otoczeniu, że pacjent ten choruje na astmę. Podstawową grupą leków, którymi leczymy i kontrolujemy objawy astmy, są wziewne glikokortykosteroidy. Mam świadomość, że wśród nas funkcjonuje coś, co nazywamy steroidofobią, czyli lękiem przed używaniem leków, które nazywają się glikokortykosteroidami. Kiedyś były stare, nazwijmy je niedobre glikokortykosteroidy. Substancje, które były podawane w dużych dawkach, albo dożylnie, albo doustnie, albo w formie tak zwanych zastrzyków depo. One rzeczywiście powodowały pewne spustoszenie organizmu. Natomiast te glikokortykosteroidy, których dzisiaj używamy w formie inhalacyjnej, w różnych inhalatorach, różnych urządzeniach do tego służących, to są zupełnie inne glikokortykosteroidy. Po pierwsze, dawka, której je przyjmujemy, jest kilkadziesiąt, nawet do 100 razy mniejsza niż ta dawka, w których przyjmowaliśmy stare glikokortykosteroidy. Po drugie, te podajemy bezpośrednio do dróg oddechowych. Tamte podawaliśmy doustnie, musiały dostać się do krwi, a dopiero stamtąd ewentualnie do oskrzeli. Tutaj podajemy to od razu do oskrzela, co zmniejsza działania uboczne, co minimalizuje albo wręcz znosi wszystkie działania niepożądane wreszcie organizmu poza układem oddechowym. Udowodniono w kilku badaniach, że większość stosowanych glikokortykosteroidów wziewnych w żaden sposób nie wpływa na tak zwany wzrost docelowy dziecka. Wzrost docelowy jest to wzrost, jakie dziecko zgodnie z oczekiwaniami opartymi na wzroście rodziców, powinno osiągnąć po zakończeniu okresu wzrastania, czyli w okresie pełnej dorosłości. I tak jak powiedziałem, dla większości substancji, których używamy obecnie, udowodniono, że takiego wpływu nie ma. Nawet jeżeli krótkookresowo zastosowanie tego czy innego steroidu wziewnego spowoduje spowolnienie wzrastania o centymetr czy półtora centymetra w stosunku do rówieśników, którzy nie przyjmują glikokortykosteroidów wziewnych, to per saldo wszystko się wyrówna. To znaczy dziecko leczone steroidami chorujące na astmę, prawidłowo leczone, nie będzie niższe niż jego rówieśnicy. Nie ma takiej w tej chwili przeszkody. Druga rzecz. Bez tych glikokortykosteroidów dziecko jest narażone na niepełną kontrolę astmy. Ta niepełna kontrola będzie się odbijała na jego sprawności fizycznej, na jego uczestnictwie w zajęciach WF-u, na jego grze w czasie wolnym. I właśnie brak tych zajęć spowoduje nieprawidłowy rozwój i może spowodować zmniejszenie wzrostu końcowego dziecka. Czyli paradoksalnie nie używanie, a brak używania prawidłowej ilości, prawidłowych wziewnych glikokortykosteroidów może być przyczyną nie do
wzrostu, czyli nieosiągnięcia oczekiwanego wzrostu końcowego przez dziecko. Drugą ważną grupą w leczeniu astmy oskrzelowej są leki rozszerzające oskrzela. Są to leki, które stosuje się na żądanie, to znaczy w momencie, kiedy pacjent czuje duszność, a duszność jest to tylko subiektywne odczucie braku tchu, gdy czuje duszność, może użyć takiego leku, który powinien spowodować, że ta duszność w ciągu kilku minut ustąpi. Są to leki, które każdy chorujący na astmę powinien mieć przy sobie, ale których nie wolno nadużywać. Jeżeli musimy używać takiego leku codziennie, tego interwencyjnego wziewu, tej interwencyjnej inhalacji musimy dokonać codziennie, a jeszcze gorzej, jeśli to jest więcej niż jeden raz dziennie, powinniśmy natychmiast skontaktować się z lekarzem, bo to oznacza, że nasza astma nie jest prawidłowo leczona. Czyli nie bierzemy przewlekłego leczenia tego, które musi być stosowane codziennie. Nie bierzemy wziewnych glikokortykosteroidów. Tylko one, ze znanych nam dzisiaj preparatów, są w stanie wyhamować nadreaktywność drzewa oskrzelowego, są w stanie wyhamować nadmiernie pojawiające się duszności wynikające ze skurczu mięśniówki w obrębie drzewa oskrzelowego i dlatego powinny być stosowane systematycznie. Absolutnie nie wolno odstawiać samoistnie, bez kontaktu, bez konsultacji z lekarzem tych leków. Dłuższy czas odstawienia glikokortykosteroidów spowodować może bardzo poważne następstwa, szczególnie u pacjentów chorujących na tak zwaną astmę chwiejną, gdzie przez wiele, wiele dni, a nawet tygodni może nie być objawów, po czym pojawiają się objawy z tak niespotykaną siłą, tak potężny bronchospazm, że ci ludzie, czasami młodzi ludzie, giną, umierają w trakcie napadu duszności. Ale dzieje się tak dlatego, że nie biorą przewlekłego leczenia. Nie używają tych leków, które zostały im zalecone przez lekarzy. Astma w dniach dzisiejszych nie jest chorobą, która powoduje inwalidztwo oddechowe, nie jest chorobą, która może powodować zgony, jeżeli jest dobrze, rzetelnie i regularnie leczona. W przeciwnym razie niestety wszelkie złe możliwości, wszelkie złe opcje w trakcie chorowania na astmę oskrzelową są możliwe.